Ależ witajcie, znowu Ryfek. Witam was, kochani, w naszym kulcie pasztetowych, grubasowych pasztetów. Wracamy sobie. Ostatnio, no niestety, mieliśmy śmierć w kulcie, tu już pogrzebaliśmy. Jak ty miałeś na imię? Krzyś! Krzyś! Znalazłem Yeti. No, miejmy nadzieję, że tam kolejne jakieś doktryny pozwolą nam Krzysia wskrzesić. Ja tak nie chciałbym go mimo wszystko zostawić. I jedną ciekawą rzecz dostałem info od was, że ja mogę każdego członka kultu jednorazowo dziennie święcić, czyli opłacałoby się iść i do każdego tak rzeczywiście pójść, bo każdemu tym zwiększam level. Powiem wam, że no nie, no to już nie mogę, o, a ty nie pracujesz? Też nie mogę, o, no to jakieś fake info chyba dostałem rzeczywiście odnośnie tego zwiększania levela, albo po prostu źle zrozumiałem komentarz. No nic, weźmy sobie te surowce, pozgarniam tutaj, co tu jest do wyczyszczenia. W lewym górnym rogu zawsze najlepiej po prostu patrzeć na wskaźnik czystości na mapie, bo to mi najlepiej wskazuje, czy coś tu jeszcze jest do sprzątnięcia, czy też nie. I lecimy sobie. O, nowa misja od Potworro, level 2. Witam cię, Potworro. Wielki liderze, czuję w sobie pewne pragnienie. Chciałbym zjeść posiłek zrobiony z innego wiernego. Nie, no nie ma szans. Nie no, Potworro, ja wiem, że taki nick ci dałem, ale przepraszam cię, nie mogę, nie mogę, bo no nie, nie, no nie zjem tutaj innego, no dajcie spokój, wy chorzy jesteście, kanibale z was. Rozumiem, komentarz jednego z widzów, że Boże, oglądam też u Mangetsu ten Cult of the Lamb i urywka to on się zachowuje jak normalnie, jak dla rodziny tutaj wszystkich, a u Mangiego to kulti tępi tych ludzi, tępi. No ja jestem po prostu za miły, no jak to inaczej tutaj? Propaganda tutaj, spowiedź, o nie, nic takiego. Co mi potem pozwoli zrobić tabernakuum? Tańsze rytuały, o, a to jest już ciekawe. Miejsce do sprzątania, ale elegancko, a mogę to już rozwinąć? I będziemy mogli zamieniać surowce w takie lepsze rzeczy, drewno na deski, kamienie na ciosane kamienie i w końcu będę mógł te gold nuggety zmienić na sztabki ze złotem. No tak, bo powiem wam, że tutaj nic ciekawego na razie nie widzę, może w przyszłości. Ja bym już rozwinął tutaj rzeczywiście nasz kult na jeszcze wyższy poziom. Przepraszam, jakiś kaszel mi dzisiaj bierze. Mam nadzieję, że nie rozkuruję, bo zaraz wakacje. No i co? Może tutaj niedługo będziemy robili, proszę bardzo, stację dla woźnego, żeby sprzątali. Healing Bay, o, żeby tu się mogli leczyć. Outhouse, o, tutaj żeby mogli sobie wypróżniać się w danym miejscu. Fajnie, fajnie, naprawdę dużo, dużo tutaj fajnych rzeczy. O, totem jakiś do przyspieszania wzrostu roślinek. Gituwa. Dobra, dzisiaj tu już chyba niczego w stanie nie jestem zrobić, niestety. A nie, przepraszam, dobrze tu przyszedłem, bo powiem wam, że naprawdę strasznie słabo z naszą wiarą tutaj. Ta misja od Potworro popsuła mi strasznie wiarę w moim kulcie. Oni powinni dostać plus do wiary, że o, nasz lider jest tak miłosierny, że nas nie poświęci. Nie poświęci, a tutaj kupsztyl. Dobra, tutaj widzę, że takie upgrade'y bardzo standardowe, po kolei będę sobie ulepszał. Będziemy tutaj mogli mieć większą ilość ładunków na naszych spelach, więc elegancko. I teraz na wyprawie kolejnej z chęcią poszedłbym po kolejnego wiernego. Tu niestety na cooldownie jeszcze mamy kolejną doktrynę. Rytuału żadnego w tym momencie raczej nie zrobię. A nie, wskrzeszę, nie. O, Krzysia bym wskrzesił. Ale już się jaram, dobrze, dobrze. Będzie wskrzeszał jak Krzysia, ale to może nie teraz, bo to mi jeszcze znowu zmniejszy wiarę, a ja tutaj się boję o tą wiarę u moich kochanych wiernych, naprawdę średnio z tym. Dobra, tutaj nic nowego zrobić nie mogę. Mam tutaj jedynie możliwość przemienienia surowców na te lepsze surowce. Refinery, zawsze nie jestem w stanie tego słowa ładnie przetłumaczyć, ale takie miejsce właśnie przetwarzania surowców z takich surowych na przetworzone. Dobra, chyba wszystko tak naprawdę. Idziemy sobie na wyprawę, zobaczymy jak tam pójdzie. Bylebym tutaj nie padł, bo jeżeli tutaj nie daj Boże padnę znowu, no to moi wierni nie będą zadowoleni. Tu kolejny wierny do wykupienia. Helobie, no zostaw ich, no nie stać mnie i teraz niestety tracimy kolejnego tutaj typka. Znaczy tracimy, ja go jeszcze nigdy nie zyskałem, więc nie stracę go, ale no wiecie o co chodzi. Co tu mamy ciekawego? Uwielbiam tę broń.
jest jedną z moich ulubionych broni jak na razie. Bardzo duży zasięg, bardzo dużo obrażenia, wolny jest, ale ja lubię tego typu bronie. Death Sweep, dewastujący atak kontaktowy, który może być ładowany, aby jeszcze zwiększyć swoją moc. Okej. Ale fajny jest! Nie no, mega mi się podoba. Dobra, uciekamy. Uciekamy. No i to jest najlepsza taktyka. Taktyka na tę mapę. Na tak naprawdę jakiegokolwiek przeciwnika w tej grze. Podchodzenie, odchodzenie, podchodzenie, odchodzenie i tak cały czas. Witam cię serdecznie, przeciwniku. Do widzenia ci mówię i lecimy dalej. Czy to się nagrywa? Nagrywa się, głośno trochę grę w słuchawkach dzisiaj. A wam, kochani widzowie, wszystkim ludziom przypominam, jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i komentować. Ja to jestem zachlany komarami po prostu dzisiaj. Tak mnie wszystko już boli, tak mnie wszystko swędzi, jakieś takie bąble mam. Jutro idę do Castoramy, czy do Brico, czy tam innego jakiegoś meblowego i kupuję. A tu mam tak do wyboru na losowo, ale dziwna. Chyba, że obie mam wersję. Przeciwnicy będą wyrzucali dwa razy więcej ferworu, super. I odkrywa mapę. Też spoko, ale ta mapa. A jak ja miałbym zobaczyć mapę lepiej? Jakim przyciskiem? Dobra, jest, muszę widzieć ją lepiej, nie za bardzo. Raczej. Dobra, ładujemy ten atak. Cyk! Jezu, jak to mało bije, co jest grane? Czemu to tak mało ich uderzyło? Strasznie mało. No nic. Wracając, idę dzisiaj jak nagrywam, bo już jest zaraz pierwsza w nocy, ale idę spać, a rano wstaję i pierwsze co robię, to idę chyba po prostu do jakiegoś budowlanego i kupuję takie moskitiery naklejane na jeden sezon, bo już nie wytrzymam po prostu z tymi oknami. Klątwy zabierają 25% mniej ferworu, to jest spoko, 10% szansa na kryta. To powiem wam, że to wolę bardziej, szansa na kryta wolę bardziej jak mniej ferworu na spelach. Powiem wam, że w ogóle ostatnio, wiem, że to jest oczywiste jak to powiem, ale tak jak się siedzi, to no nie wiem, może ktoś z was tak miał jak ja. Ale no już jakiś czas mieszkam sam, w swoim mieszkanku i nadal jak coś potrzebowałem zrobić, na przykład przy remoncie tym ostatnim, no to dzwoniłem po tatę. Wiertarkę mam, ale że jej nigdy nie używałem, no to dzwoniłem po tatę. No a tata przyjechał, wywiercił, pojechał. I na tym się zawsze kończyło, że coś miałem zrobione, ale no nie robiłem tego samemu, nie? Więc zawsze byłem ograniczony do drugiej osoby. I nawet takie głupie rzeczy, jak na przykład moskitiery, to ja sobie myślę, Boże, nigdy czegoś takiego nie montowałem. Najlepiej byłoby to zamontować z kimś, czyli zawsze z ojcem. Ale przecież to jest taka banalna rzecz do zamontowania. I to musi się po prostu, nie wiem, coś w głowie przestawić w końcu. Że tak jak dzisiaj, no przecież Jezu, ale to jest banalnie proste, to jest do naklejenia po prostu na okno. Idę jutro, kupuję i naklejam i tyle. Ale no mówię, ja tak miałem z mnóstwem rzeczy i dopiero teraz tak, taka w 100% samodzielność idzie. Tak jak kiedyś z gotowaniem, jak byłem młodszy, do podstawówki chodziłem i byłem głodny. Ja już wyrażam. O, follower będzie więcej punktów wiary generował. Ekstra, to damy komuś, kto się modli. Sylwia to już jest stara, to ona tam średnio. Ale tak samo właśnie było z gotowaniem. Idę środkiem, bo chciałbym kolejnego followera. Jak byłem młodszy, nie było rodziców. Ale super, mam wybór, no. Ho, 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 ho. Ale głupota tutaj. Nie było rodziców, byli w pracy. Ja tam wróciłem ze szkoły, albo miałem do szkoły na 12. Miałem te 8 lat, to nie no, nie ma nic do jedzenia. Będę głodował. I dopiero tak jakoś, nie wiem no, jak miałem 10 lat, to mi uderzyło, Boże, przecież ja mogę po prostu coś sobie ugotować. No mówię, wiecie o co chodzi, no. No tak, dopiero teraz mi to wchodzi do łba. Hekecie, proszę zaakceptuj naszą ofiarę i poświęć nas żyznymi ziemiami i obfitym zbiorem. Utrzymaj za pasem. Utrzymaj u siebie famine, czyli tam klęskę głodu. No oni też tak, mi troszkę szkoda, powiem wam, tych typów tutaj, bo oni tam się modlą do tych swoich bożków i ja tam zazwyczaj jestem za tolerancyjnością religijną i tak mi tutaj głupio, bo tak zachodzę i wszystkim ścinam łby po prostu. Żadnego wyboru nikomu nie zostawiam.
Siema byku, chodź tutaj. Ale fajnie, dobra, już mam na tyle dużo obrażenia, że jak zbijam na strzała i o to chodzi, o to chodzi. Ale no, ten spell bije trochę mniej niż myślałem, ja go mam na maksa naładowanego. A on i tak nie bije aż tak dużo, jak myślałem, że będzie bił. Witam cię, nowy koleżko, indoktrynujemy cię, ratujemy cię, proszę bardzo. A myślałem, że już tutaj będę miał z tobą rozmowę, będziesz mnie tam prosił o pomoc, coś w tym stylu, no nic, Boże, ale tych komarów lata, przecież ja mam okno zamknięte. Skąd się te komary biorą? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, lecimy sobie dalej. Walka z bossem, tutaj już ostatnim razem nie doszedłem niestety, ale no widzicie, jaka jest różnica. No może źle mówiłem, że te wszystkie bronie małe są słabe. One nie są pewnie słabe, tylko ja nimi nie umiem grać. Ja zdecydowanie lepiej radzę sobie właśnie brońmi takimi dużymi, wolnymi. No jest różnica kosmiczna u mnie w korzystaniu z tego. Dobra, porozwalam tutaj wszystko, co się tylko da. Sporo trawy tak naprawdę, git, bo z tej trawy ja w tym momencie mogę robić posiłki, moi kochani wierni. Posiłki z trawy mogą mieć bez żadnych minusów. Znaczy bez minusów. A, ale mnie coś uchlało, ty gdzie? O ty. Ale ty, ole lata tutaj, bydlak. O nie, mam cię. Ha, ha, zabity, dobrze. Przepraszam, dobra. Spauzuję, ja to ogarnę, bo już nie wyrobię po prostu z tymi owadami. Dobra, jestem sorki, kochani, że tak się wydarłem aż do mikro, ale jeszcze mi się udało jednego komara znaleźć i ubić klapkiem. Mam nadzieję, że więcej już ich nie będzie, bo naprawdę już mnie tak to denerwuje, że jest masakra. Co tu jest do wzięcia ciekawego? Broni na pewno nie będę brał, lagera wampirycznego. Obrażenia 6, a bo to się pokazują obrażenia od razu ten. Zwiększony z tych statystyk chyba. Zaczekajcie. Jak ja mam tutaj obrażenia? 12 i 4, o Chrysty. O, to jest super, Hands of Fate. Wystrzeliwuje wiele pocisków, które szukają przeciwnika. Jak na razie chyba mój ulubiony spell, jaki tak naprawdę widziałem tutaj w grze. O, grzybek kolejny, super. Ich tam muszę zasadać dużo. Ja w ogóle zapomniałem o tej grzybowej pieczarze. Mam jeszcze grzybową pieczarę do zwiedzenia. I tam grzyby powinienem typo widać, aby go zadowolić. Dobra, lecimy sobie dalej. Siema, siema. Nie, ja nie będę zmieniał, powiem wam na pewno tego płaszczu. On jest zbyt dobry, ten płaszcz jest OP. Witam cię, klauneku, kochany. Co mi tutaj ciekawego dasz? No to obie rzeczy są bezsensowne. Rabbit Food, większa szansa na lepsze skrzynki. Mimo wszystko, no tutaj mi ile zostało pokoi? Już że zero, aha, od razu na bossa idę, no dobra. Eligos, witam cię, Eligosie. Oj, 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 ale ty go wypuszczasz. To długa walka była, powiem wam. Dwa razy spuściłem mój spell i on padł. Jucie kręcy, no mam 500% zwiększone obrażenia. Jaki niesamowicie mocny jest ten płaszcz. Polecam wam go no niesamowicie. Dobra, dwóch kolejnych followers będziemy mieli. Dyni już parę mam. Ja bym wziął szczerze drewno, bo tak nie brałem ostatnio tych podstawowych surowców w ogóle. Kolejna część tutaj na przykazanie, ale i tak mam wystarczająco dużo, żeby kolejne tutaj przykazanie zatwierdzić. Tylko mieliśmy cooldown, więc wracamy do naszego kultu. Zatwierdzamy nowe przykazanie, dajemy kolejne kazanie. No i zobaczymy, jak tam wyglądają nasi nowi wierni. Porobię kolejne szałasy, bo tych wiernych trochę rzeczywiście będziemy mieli. Ten, który czeka. Naczynie, czy mnie nie czcisz? Czy nie dajesz mi poświęceń w nadziei na dostanie większej ilości ferworu? Gdy wrócisz do twojego kultu, powinieneś znaleźć nową skrzynkę ofiarną. Ona może, może ci dać ofiary, które ja w mojej wspaniałości zmienię w złoto. A, ja mogę tam dawać ofiary i on zamieni to w złoto, ciekawe. Ale nie jestem łatwo zadowolony. Te same prezenty nie mogą być mi dane zbyt często. Albo będę ci dawał za to mniej złota. Ale nie martw się, z czasem ich wartość znowu wzrośnie. O, co się stało? Kontroler mi się na chwilę rozłączył, a się znowu podłączył. Dobra, lecimy. Daj mi odpowiedni... czci mnie odpowiednio, a zostanie ci to nagrodzone. Powiem wam, że fajna tutaj taka
ta gierka jest cała po angielsku, nie jest jakimś, jakoś mega trudna do tłumaczenia. Nie ma jakichś takich mega trudnych, nie ma takiego mega trudnego języka, ale jest na tyle ciekawa, że łatwo mi tutaj rzeczywiście uczyć się trochę tłumaczenia na poczekaniu, które mi się przyda na Hollow Knighta Silksonga. Moja wiara jest wzruszona, mogę zobaczyć przez twoje kłamstwa. Jesteś kanciarzem i muszę to powiedzieć wszystkim innym. O nie! Jeden z naszych wiernych zaczął szerzyć kłamstwa przeciwko tobie. To może się stać, gdy wiara kultu jest niska. Kłamca zaczyna nam gadać kłamstwa o tobie. Inni wierni też mogą przejść na jego stronę. Musisz ich reedukować albo wrzucić ich do więzienia. Ciekawe. Albo po prostu ich poświęcić. To są twoje zasady. Dobra, zanim to wszystko, ja bym poszedł i rzeczywiście tutaj kolejne kazanie wyprawił, bo rzeczywiście wiara w naszym kulcie, powiem wam, że troszkę leży. Wyprawmy kazanie. Ale wszyscy są niezadowoleni. A zaraz po tym kazaniu ja bym zrobił rytuał obżarstwa. Nie dość, że się nażremy, to jeszcze zwiększymy wiarę w naszym kulcie i mam nadzieję, że będzie na tyle wysoka, że rzeczywiście wszyscy będą już zadowoleni. O dobra, tych kości to ja mam mega dużo, gituwa. A co tu jest? Bonfire Ritual. Plus 30 za 25 kości i 10 tego. A tu 75 kości, plus 30. Wolę poświęcić więcej kości, a mniej drewna. Więc poświęćmy tutaj kości, zróbmy rytuał obżarstwa, aby nasi wierni tutaj na nowo zaczęli wierzyć w nasze pasztetowe grubasy. Tutaj te bugi, jak to lata im wokół głowy, jak to dziwnie wygląda. Ale dobra, teraz już wszyscy powinni być w miarę zadowoleni. Proszę bardzo, tutaj jeszcze nowe przykazanie możemy dać. Nie mam? O, to mi się coś pokiczkało. Myślałem, że mam już wystarczająco dużo kamieni na przykazanie, no ale nic. Porozmawiajmy sobie tutaj z... Mogę z tobą rozmawiać? Edukuj go, proszę bardzo. Mogę go jeszcze edukować? Tylko raz dziennie. No może to więzienie nie będzie takim głupim pomysłem? Lubię masło. Nie, nie, nie. Chciałbym porozmawiać z kimś, kto tutaj mi cały czas się modli. I to nie jest ani lubię masło, ani potworro. Boże, ale głupoty gada. Dobra, bo ja już nie wiem, co tutaj chciałem zrobić. Zaraz to wszystko ogarnę. Posprzątajmy kubki. Chciałbym znaleźć tego, kto jest u nas taki starszy. To jest chyba Sylwia. Tak, Sylwia. Ja cię, Sylwuniuś, ostatnio dawałem blessing i zaraz ci wbiję już, mam nadzieję, że kolejny poziom. Tak, jeszcze raz jej dam tutaj poświęcenie i powinno być git. Mike Tyson się modli, czy nie? Wiecie co, ja mu będę kazał się modlić i dam mu od razu... Flower Necklace będzie szybciej generował punkty wiary. I elegancko. Isaacu, a czemu Isaac akurat? Ale syf, dobra. Przypał, przypał, bo to wystarczy jeden dzień i takiego typa się szybko nie pozbędę, nie? To jest najgorsze. Dobra, zgarniamy te punkty wiary wszystkie. Co tu mogę sprzedać? O, spoko, spoko. Dużo golda będę mógł w tym momencie dostać. Bardzo dobrze, bo z tym goldem miałem gigantyczne problemy. Dobra, postawmy kolejne szałasy. Oj, rzeczywiście, szałasy mogę postawiać tylko na miejscach do spania. Więc najpierw kolejne miejsca do spania, bo to będę miał zaraz kolejnych dwóch wiernych, jeżeli się nie mylę. Wybudujmy te miejsca do spania i zaakceptujmy dwóch nowych wiernych do naszego kultu. A, tu już mi kochani wybudują. Jak ty się możesz nazywać? Ty tak wyglądasz jak taki Alistar trochę, z Lola mi przypominasz. Alistar, proszę bardzo. Jakie ty masz traity? Jesteś przeciwko poświęceniom. Nienawidzisz śmierci, boisz się śmierci, ale dostajesz szybciej punkty wiary. No i elegancko. No to ty, kochany tutaj Alistarze, też mi się módl. Bo powiem wam, że najbardziej mi brakuje na razie właśnie tych punktów wiary chyba. Eligos, Eligosie. Kogo ty mi przypominasz? Ropuchę jakąś. Jak można nazwać ropuchę?
Takie typowe polskie nazwisko. Jarosław Kaczyński. Nie zmieści się. To nazwa się po prostu Jarosław. Przepraszam. Ojejciu. Kim ty jesteś? Szybciej się leczysz, jak jesteś w łóżku i jesteś koprofilem. Dostajesz 10 do wiary, gdy zachorujesz. A to ciekawe, masz takie perki, powiem ci. Ale niech będzie. Czym ty się możesz zająć? Do drewna chyba mam dwie osoby, to ty kamienie może zgarniaj. Tylko czy na tej mapie jeszcze jakiekolwiek kamienie są? Wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, punkty wiary nagle mamy bardzo, bardzo wysoko. No mówię, ciebie niestety przekonać tutaj nie mogę. Jarosława, proszę mi tutaj zostawić. A my ulepszamy sobie jeszcze nasze szałasy, żeby nasi kochani wierni mieli gdzie spać, żeby im się te domki ich nie zapadały. No nie będę tego wszystkiego naraz oczywiście ulepszał, bo to troszkę czasu zajmie, ale postaram się to ulepszyć jak tylko mogę. Isaac tak czasami ma te czerwone oczy, czasem takie białe. Wygląda to bardzo, bardzo dziwnie, powiem wam. O, i skoro, dobra, właśnie, zapomniałem. Skoro mamy dużo punktów wiary, no to teraz chwila prawdy. Wskrzeszanko. Oczywiście, że tak. Wskrzeszamy Krzysia. Ale oni mają szaty tutaj. Krzyś. 43 lata, ale cię wskrzeszę jako starucha też? Mam nadzieję, że nie, może jako młodego. Tak jest, młody Krzyś. No jelo, super. Witam cię, Krzysiu. Porozmawiajmy z Krzysiem, jak tam się czujesz? Gdzie jest Krzyś? Weź go teraz, znajdź. Tu jest Krzyś. Krzysiu kochany, co ty możesz robić? Ty się zajmuj wielbieniem mnie, oczywiście, że tak. Im więcej tu się będzie do mnie modliło, tym szybciej nowe rzeczy wam tutaj dam radę wytworzyć. Kolejne surowce są, więc dobudujmy tam im te szałasy. Rzeczywiście oni to już sobie pewnie zrobią po prostu w wolnym czasie, jak mnie nie będzie, będę na jakiejś wyprawie. I to chyba tyle. Posiłeczków nie mam co robić, sprzątać nie mam co. Grzyby, o, grzyby jedynie bym zgarnął i poszedłbym z tymi grzybami, powiem wam, do tej grzybowej pieczary. Jestem ciekawy, kto tam jest. Najgorsze jest to, że ja w ogóle mam w połowie tylko punkty czystości, a tu nie widzę żadnej kupy do, powiem wam, sprzątania. Bardzo mnie to dziwi. O, potworro ze mną ma do pogadania. Cześć, potworro. Wielki liderze, nasza baza to wrzut na oku. Musimy celebrować piękno. Pozwól nam stworzyć dekoracje na twój honor. Oczywiście, że tak, 3 dekoracje, nie ma problemu, zrobimy. Ale to następnym razem, jak tu już wrócę, się tym zajmiemy. W międzyczasie, o, rzeczywiście, dobra, tutaj się wszystkie brudy w naszym kulcie schowały. Więc to by było wszystko. Lecimy sobie na jeszcze jedną wyprawę. Bo ja tutaj mówię, nawet nie dam rady w tym momencie chyba niczego zrobić, bo nie mam surowców po prostu na te dekoracje. A nie, 3 razy Stonehenge jestem w stanie zrobić, no i spoko. Jakąś miejscówę muszę, powiem wam, zacząć na po prostu ładne miejsce ogarnąć. Na razie to zrobię tutaj, żeby nie było. Oni to już wybudują, a ja lecę sobie na wyprawę. Proszę bardzo, podróżujemy, pójdziemy sobie do tej grzybowej pieczary. Jestem ciekawy, co w tym Sporgrotto się będzie znajdowało. Cześć, koledzy. Sozo, aha, Sozo tutaj jakiś jest, dobra. Porozmawiamy z nim później. Mushroomo, rzadkie dekoracje, wszystkie znalezione przez naszego wielkiego lidera, wspaniałego Sozo. Sprzedajemy je, aby zebrać pieniądze na grzyby. Więcej grzybów, zawsze musimy mieć ich więcej. Okej, okay, tutaj mamy... O, proszę bardzo, te dynie mi się nawet podobają. Ale no niestety, na razie tego nie kupię. A tu co ciekawego? Mushroomo, karty, karty. Karty? Aha. 30% większe obrażenia podczas nocy. Wkręcenie się przeciwnika zada im obrażenia. Zwiększą movement speed o 25%. No to jest na nic niestety mnie tutaj nie stać. Porozmawiajmy może z tym Sozo. A tak wyglądasz bardzo luźno. Bałem się, że będziesz jakimś potworem grzybowym. Witam cię, podróżniku. Ja?
Ja jestem Wielki Sozo oczywiście, wynalazca wszystkich rzeczy grzybowych. Sprawia to najprawdopodobniej, zgaduję, że przez to jestem taki lubiany, taki fajny. A tylko parę kawałów, które lubię mówić. Tak, tak, grzyby. Grzyby są pasją Sozo, ale Sozo potrzebuje ich więcej. Sozo zawsze potrzebuje więcej. Okej, trochę tak już się spojrzał krzywo. Weźmiesz ich więcej dla Sozo, prawda? Tak, Sozo nie może wierzyć moim sługom, którzy tam sobie poszli. Oni kłamią, oni kradną, oni szerzą sekrety o Sozo. Ja to wiem. Sozo zrobi wszystko. Będę czcił ciebie na twojej świątyni. Sezo odda siebie dla ciebie. Oderwę ci głowę. Coś on ma chyba nierówno pod sufitem. Sezo pokaże ci, jak użyć mocy grzybów, aby otworzyć delikatne umysły twoich wiernych. Ale nie musisz tego używać na Sozo. O nie, Sozo będzie cię wielbił z własnego wyboru. Tak długo, jak tylko będziesz przynosił mu grzyby. Sozo zrobi wszystko. Przejdź się drogą do Anury i znajdź grzyby dla Sozo. Może nie widziałeś ich wcześniej, ale powinieneś je w tym momencie znaleźć. Kurde, jednego grzyba mi brakuje dla tego Sozo. Mogę od niego kupić sobie follower forma za 20 golda. O, małego grzybka tutaj, proszę bardzo. Kolejną ozdobkę sobie znaleźliśmy. Kurde, jednego grzybusia, jakbym miał więcej. Jestem ciekawy, co on mi da za to. Ale słabo, no naprawdę, jednego grzybusia mi brakuje. Nie urosły już mi te grzyby może? Szczerze wątpię. Jakby urosły grzyby, to już bym od razu do niego podleciał. Ale no nie ma ich tutaj niestety. Dobra, zgarniemy te punkty wiary. Dzień i tak się kończy, tutaj nic z nimi nie zrobię. Pójdę szybko na wyprawę, mam nadzieję, że uda nam się wrócić jeszcze tutaj na kolejny dzień, żebyśmy dwóch dni czasem nie przeminęli. Muszę sobie porozmawiać z Isaaciem, żeby go na tutaj dobre tory wprowadzić, bo już coś z nim jest nie tak. Zwykły standardowy mieczyk nie jest najgorszy. Chyba, że to jest sztylet. A, dobra, to jest sztylet, to nie, to jest akurat skwiaste. Bardzo tego nie lubię. Ojojojojoj, ale tutaj grzybol. O! Heket. To było wcale nie tak dawno temu, że wypędziliśmy czerwoną koronę mierne 1000 lat temu. Herezja, którą szerzyła, nie mogła być tolerowana. Tak bardzo zatrute ideały nie mogły być zezwolone. za ten z największych grzechów odkupienie musi być powolne i bolesne. Zrzucam klątwę głodu na twój kult. Co? Ty dziadu ty. A z chciwością i ambicją nieposkrobioną ale syf. Serio? Tyle osób mi głoduje? Mogę wrócić? Do mojego kultu? Zrobić im papu? Nie mogę! Ale syf! Nie chcę tutaj umierać, żeby nie było, no bo to będzie jeszcze gorsze tak naprawdę, jakbym teraz umarł. Ale naprawdę, będę musiał w miarę szybko, powiem wam, wrócić do kultu. Żeby tych biedaczków tam nakarmić. Ale ten sztylet jest fatalny. Zmieńcie mi tę broń, proszę was. Okropny jest ten sztylet, naprawdę. Już się nie mogę doczekać, aż będzie nowa broń, bo przecież z tego się korzystać nie da. I to jest akurat tak po prostu gra skonstruowana, że tutaj przeciwnicy są tak zrobieni, że najłatwiej się gra tego typu bronią. Wchodzisz, zadajesz raz dużo obrażenia i wychodzisz. A czemu tu nie mogę przejść? Przepraszam bardzo. Oj, chyba się coś zbugowało. A nie, dobra, tutaj się jakiś przeciwnik skrył. Dobra, nawet go nie zobaczyłem. A tu co mamy? Kolejną nagrodę. Feather Necklace, nawet nie pamiętam, co dokładnie robią. Muszę sprawdzić sobie niedługo.
przeciwnicy będą wyrzucali dwa razy więcej fierworu, 10% szans na zanegowanie obrażeń. To bym sobie wziął, bo mimo wszystko mi się w miarę przyda, ale dziwne przejście na kolejne piętro. Dostanę dodatkowe serduszko, też jakoś specjalnie nieprzydatne. Przejdę się po całym piętrze mimo wszystko, mimo że wiem, że mówiłem, że w miarę szybko chciałbym przejść, no to surowce piechotą nie chodzą, wypadałoby mieć ich jak najwięcej. Oj, super skrzynka, kolejny blueprint. O, znowu grzybowy, coś grzybowe, to jest kompletna chyba miejscowa taka grzybowa widzę tutaj, ale mnie to swędzi wszystko, gdzie mnie pochylały te komary, ajajaj. O, siema byku. Szczerze to ja oleję to chyba i po prostu porozwalam to wszystko, żeby te goldy dostawać. A tu żadnej ofiary nie złożę. I... o, skamuję tego bożka. Mam nadzieję, że on mnie tutaj nie przeklnie jakoś. Chyba nie. O, golda sporo z niego zgarnąłem. Ile tych złotych sztabek? Znaczy, samorodków złotych. Będę sobie z nich niedługo mógł robić sztabki. Dobra, lecimy na kolejne piętro i... powiem wam, że jednak teraz rzeczywiście to ja szybko tutaj przejdę, jak tylko się da. To jest jakiś sklepik, tu jest sklepik. Tu jedzonko, jedzenia mam akurat bardzo dużo. Pójdę sobie po prostu kamienie. Oj, widzę, że oprócz kamieni tutaj mamy jeszcze do zgarnięcia. Kolejne złoto, elegancko. Lecimy dalej, no i niestety tutaj kolejne piętro z walką mnie czeka. Mam nadzieję, że w miarę szybko uda się tutaj przejść. Kradniemy tutaj oczywiście punkty wiary. No i mi się już to piętro naprawdę nie podoba. Dobra, powolutku, powolutku, żeby tylko nie stracić tych zwiększonych obrażeń, bo ten sztylet bez tych zwiększonych obrażeń to będzie tragedia do użytku. Lecimy, lecimy dalej. Żeby nie stracić tego dnia, dzisiaj jeszcze chciałbym wyprawić kazanie. I kolejne na sam początek kolejnego dnia. Dobra, nie jest najgorzej. Kolejny goldzik, lecimy dalej. Właśnie to jest strasznie dziwne. Na początku w ogóle tego nie ogarnąłem, że ja podczas gry w Cult of the Lamb że ten czas rzeczywiście leci podczas walk na misji. Ja myślałem, że tutaj czas się frizuje. Odkryj całą mapę, albo Solharcik, ja odkrywam mapę, żeby czym prędzej tutaj olać w ogóle wszystkie pokoje. Lecimy prosto na przejście z walką z bossem, jeszcze jedno piętro nas przecież będzie czekało z tymi bossami. Wow, ale tutaj było niesamowicie blisko do otrzymania obrażeń, a naprawdę mamy już o prawie 300% to obrażenia zwiększone. Tutaj się zakręciłem do góry, a poszła mi postać do dołu, no. Ale syf, dobra, to ja akurat się dałem sam uderzyć. Mega, mega łatwo. Dobra, luźno z tobą. Ale to mało bije. Kolejny goldzik. Inna broń, proszę cię. Vampiric Sword albo Bane Sword. Bane Sword, a z trutą. Ja go nie chcę się jakoś specjalnie leczyć. Chociaż dobra, nie, to... mogłem jednak wziąć na leczenie się, bo... wcale tego HP tak dużo nie mam. Myślałem, że mam zdecydowanie więcej. Trochę drewienka. Bardzo spoko. Rozwalamy komuś chatki tutaj. I lecimy dalej. Ostatnie piętro z bossem. Mówię, najważniejszy tu jest dla mnie w tym momencie czas. No, jak nawet bossa nie pokonam, nic się nie stanie. Chciałbym, żebym tutaj jeszcze przed wieczorem wrócił, bo jak ich wszystkich obudzę na kazanie, to i tak będę miał minus do wiary, więc kompletny bezsens, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, zatruty jesteś, byku. Jakieś było powiadomienie odnośnie jednego z wiernych. I powiem wam, że nie zdążyłem przeczytać, co to było. Znając, że cię pewnie znowu ktoś tam macki, macki, macki są spoko. Zapewne znowu ktoś tam mi głoduje. Co tu się stało? Jakimś cudem dwa razy, dwie bronie dałem radę stąd zabrać. Chyba powinienem tylko jedno móc wziąć, nie? Tak mi się wydaje. Macuszki tutaj, cyk. Dobra, gituwa idzie. Kolejne bronie, co tu jest grane? Nietykalność na 2 sekundy. To mi się podoba. To mi się podoba. I tu fajny pokój widzę.
z lewej strony, jeżeli się nie mylę, to jest to pokój z kolejnym kamiennym kazaniem. I nie mam szans, że ja dzisiaj tutaj dam radę przyjść. Nie zdążę, nie zdążę. No już jest koniec dnia, zaraz wieczór, więc no niestety będę musiał dopiero z rana tutaj z moimi wiernymi porozmawiać. W nocy najwyżej przygotuję im wszystkie posiłki i tyle. Dobra, nietykalność na 2 sekundy. Znowu nietykalność na 2 sekundy. Uciekamy. Im więcej przeciwników tutaj zabiję, tym większe obrażenia będę jeszcze zaraz zadawał. Fervor kolejny leci. Wow, 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 dobra, tutaj uciekamy. W miarę łatwy ten boss się wydaje. No, nie wydaje się trudny. Te żaby to w ogóle są łatwi naprawdę przeciwnicy. Nietykalność na 2 sekundy, stoimy tutaj w nim, naparzamy. Dobra, luźno. Ajajaj, a się wrolowałem akurat tu, gdzie leciał. No nic, nic się nie stało. Raz otrzymano obrażenia, to jeszcze nie ma tragedii. I co, kolejnego wiernego chcę? Ale już tych wiernych będę miał dużo. Ja to ja naprawdę będę musiał jakiś ich, wszystkich ogarnąć, gdzie kto ma być. Follower forma nie chce. Nature's Necklace, tego jeszcze chyba nie widziałem. Nasz wierny będzie zgarnął bonusowe surowce. O, a to jest bardzo fajny. Gruba sobie walaszkowi bym z chęcią dał. Bo on mi drewno chyba ścina, jeżeli się nie mylę. Dobra, wracamy do kultu szybciochem tutaj, bo naprawdę nasi wierni to tutaj pewnie umierają już z głodu. No i niestety bonusowych tutaj surowców nie dostaniemy, bo nie udało mi się przejść bossa bez otrzymania obrażeń, ale też nie ma tragedii. Jak tu się... Jak tu sytuacja wygląda? No umierają tu wszyscy z głodu, oczywiście, że tak. Tu nie ma nawet szansy na... zachorowanie. Ale jaja. O, no i to super jest. Gotuję posiłki z trawy, eleganckie. Ale wszyscy się najedzą tą trawą. Super, ale jak wstaną, jacy będą zadowoleni. I do tutaj papu na nich będzie czekało. Tu nagrodę mogę dostać za stworzenie ozdób. Ale to oczywiście dam mu tutaj wstać, nie chcę go budzić. Zaczekajmy tutaj jeszcze do ranka, w międzyczasie tutaj indoktrynację kolejnego naszego wiernego ogarnijmy. Ja bym cię nazwał... Jak ja bym cię nazwał? Hollow Knight. Knicht. Elegancko. Jesteś koprofilem, 10 do wiary jak będziesz zachorujesz i stracisz 10 wiary z automatu jak cię tutaj indoktrynuję, no niestety. Trochę szkoda tej straty wiary, ale damy radę. Dobra, ty się zajmij kamieniami, bo chyba ostatnio kogoś... A nie, przepraszam, kompletnie odwrotnie. Ja ciebie powinienem właśnie dać do drewna, Hollow Knightie. Praca do drewna, bo ostatnio kogoś dawałem do kamienia, jeżeli dobrze kojarzę. No i czekamy, czekamy tutaj, aż mi wszyscy wstaną. Ja muszę porozmawiać tutaj z Ajzaczkiem, bo... A, jeszcze jest ten sam dzień. A nie, już kolejny zaczął. Czy nie? Gdzie jest Ajzak? Tu jest Isaac. Wstawaj. O, i tak edukujemy go, proszę bardzo. Ale to wolno spada. Ja go muszę do więzienia dać chyba. No, widzicie to? On tutaj... W życiu tego nie zbije mu. Może jak będę miał jakieś inne... jakieś inne rzeczywiście abilitki już odblokowane, no to tak, ale to cały czas mu wzrasta i wzrasta. Jest tylko gorzej z Isaaciem. Jest dzień 17. Reedukujemy go znowu. On to miał ostatnio na połowie i tu w jeden dzień mu wleciało na maksa. Nie, ja go muszę tutaj do więzienia dawać. W ogóle bez dwóch zdań. O nie, co ci się stało? Zachorowałeś? O, ale dostajemy bonus przynajmniej za to, że udało nam się zrobić dla niego tutaj. A nie, oni wszyscy są głodni po prostu. Udało nam się zrobić te ozdobki, więc gituwa. Ja to bym wszystko posprzątał w okolicy. A nasi wierni niech się biorą za jedzenie. A przepraszam, czemu oni nie jedzą? Tyle jest papu tutaj zrobione.
Halo, halo. Oj, teraz się rzucili. Musiałem odświeżyć chyba. Albo dla każdego musiało być papu? Być może. Ale powinni się chyba wszyscy w tym momencie już najeść. O, nasi followerzy już nie głodują, plus 20. Nasi followerzy głodują, minus 10. Ale głupota. Isaac, no weź ty. Naprawdę, ja go muszę tutaj do więzienia dać, bo nie ma innej opcji po prostu. Nie ma innej opcji. Nie chcę go zabijać, no ja nie jestem taki zły, ale... Trzeba go tutaj jakoś uciszyć w kącie, bo masakra będzie. Wyprawmy kazanie, naprawdę bardzo dużo tutaj wiernych mamy. Sądzę, że wbijemy wystarczająco dużo punktów na kolejny poziom. Elegancko. I proszę bardzo, permanentnie dostań pół serduszka. No i super. A na nie zobaczymy, co tam jest do odblokowania obok. To mnie denerwuje, że to zanika od razu. Kolejne przykazanie tutaj możemy dać. Co będzie kolejnym przykazaniem? No ja na razie skupiam na dwóch rzeczach, czyli życie po śmierci i jedzenie. Ja bym się... Eneduerike fake. Torba borba usme smake. Deus deus cosmateus i morele bax. No i drugie życie. Trójeczkę lecimy. Wszyscy członkowie kultu będą mieli perk szacunek dla starszych. Followersi dostają plus 5 do wiary za każdego starszego w kulcie. To jest spoko nawet. Wszyscy członkowie dostaną plus 10 do wiary, jeżeli poświęcony zostanie staruszek, zabity albo zjedzony, ale minus 20 do wiary, jeżeli umrze naturalnie. No nie, no wy jesteście chorzy psychicznie. No oczywiście, że tutaj dobre. Szanujemy tutaj starszych, no bez przesady. Ja mam tutaj akurat starszego. Sylwia, proszę bardzo, moja kochana. No i wiary mamy full. To teraz tylko mi proszę, kochani. O, Sylwia, Sylwuniuś. Kolejny poziom wbiłaś, właśnie, dawaj mi to. Elegancko, kolejne punkty. Kogo bym tutaj poświęcił? Kto ma zaraz level? O, kolejny tutaj level u Krzysia. No i elegancko. I co robimy? Więzienie! Trzeba uciszyć niewiernych. No lepsze jest to, co ja mam do wyboru, no. Zamknąć go albo zabić, no to z dwojga złego chyba lepiej go zamknąć na te dwa dni, no. Gdzie to jest? 25 drewna potrzebuje? Ojej, o to jest drogie. A drewno to ja nawet nic nie mam. Ale bida. Hollow Knight tu mi drewnem się zajmuje, wiesz co? Interakcja z tobą. O, będziesz zgarniał dodatkowe surowce. Dobra, to jeszcze zanim skończymy, bo ja zapomnę o tym. O nie, Sylwuniu, kochana. Ale nie bój się, my cię wskrzesimy. Przygotujemy cię. I cię pogrzebiemy. A co oni tacy zadowoleni siedzą? Po brzuszku się klepią, jak na nią patrzą. Coś tu jest nie tak. Dobra, pochowamy Sylwię. Posprzątamy tutaj. Pozgarniam to drewno, które jest na mapie. Bo jest na mapie kolejne drewienko. No i na maksa już mamy jakby niewierność Isaaca. Więc mówię, ja go muszę już w tym momencie tak naprawdę wrzucić tutaj do więzienia, bo będzie przypał. Dobra, ostatnie tutaj drzewo. Mamy wystarczająco dużo drewna na więzienie. Zróbmy je. Okej, jak najdalej, żeby nie musieli na niego patrzeć. I wrzucamy tutaj Isaaca, bo ja naprawdę się boję, że tutaj za momencik on poszerzy te głupoty i ja będę miał wielu, wielu niewiernych. I w ogóle ktoś mi cały czas głoduje. Ja tutaj zrobię jeszcze jeden posiłek. Może tym razem już rzeczywiście z jagódek. Chociaż z tej trawy najlepsze są posiłki, bo nie mogą zachorować. A z jagódek jest 15% szans, że od razu mi tutaj naświntuszą. Dobra. Jest więzienie i co teraz? Jarosław, Polskę zbaw. Isaaczek, lecisz tutaj. Do więzienia z tobą. I co teraz z nim?
się z niego śmieje, ten Kuri. No nie, to mu będzie spadać, mam taką nadzieję. No nie mogę go reedukować w tym momencie. Dziwny strasznie to jest event. Nie wiem, co z nimi zrobić normalnie, no ale trzeba to ogarnąć. Może rzeczywiście na tą spowiedź powinienem to rozszerzać, żeby oni mogli się po prostu spowiadać i będzie lepiej z tą wiarą. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Dobra, kochani. O, jeszcze tutaj porozmawiamy sobie z Figo. Jeszcze tam ktoś inny chce. Bardzo chciałbym troszkę kwiatów z Dark Wood Dungeonu, jeżeli mógłbyś trochę ich pozgarniać. Nie ma problemu, nie ma problemu. Wielki liderze, już i tak oddałem wszystko, co mam tobie, ale chciałbym również teraz oddać ci moje życie. Proszę, poświęć mnie w swojej wspaniałości. Nie masz szans, nie będę was poświęcał. Żyjesz tutaj i masz się dobrze. Nikogo tutaj nie poświęcamy. To jest głupota, syf i obciach. Czemu to jest tak brudno? Ojejcie, no muszę naprawdę, brakuje mi punktów wiary, powiem wam. Muszę czym prędzej te punkty wiary ogarnąć, bo potrzebuję po prostu nowych tutaj rzeczy do zrobienia, a brakuje mi niesamowicie tego researchu w tym momencie. Mimo, że tak naprawdę praktycznie cała nasza tutaj, cały nasz kult to tylko i wyłącznie się modli. To jest maksymalnie 70 punktów do zgarnięcia i to jest największy problem. Dobra. Jak na razie, ja będę kończył. Wam, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć, papa!